Witam serdecznie na kolejnej lekcji, feryjnej, to znaczy jestem na feriach, chyba zasłużonych, mam nadzieję. No, wyjeżdżając z Krakowa, wyjeżdżaliśmy z wielkiego po prostu tak zwanego syfu. Lało paskudnie i dojechaliśmy w piękne polskie góry i oto co dzisiaj, znaczy już wczoraj było tak pięknie, ale dzisiaj to jest wyjątkowo cały czas. Śnieg sobie pada od rana, jesteśmy w Czorsztynie. No i teraz jak powiemy, że pada śnieg? Macie w sumie dwie opcje. Jak mówimy na przykład, że pada deszcz, to mówimy it's raining, tak? Pada w tym momencie, czyli czas present continuous i bierzemy czasownik nie padać, tylko rain. Czyli rain jest rzeczownikiem i czasownikiem. Czyli oni dosłownie mówią deszczuje. It's raining. I dokładnie to samo robimy ze śniegiem. Czyli powiem it's snowing outside. It's snowing. Ale jest też opcja, że powiemy tak jak w języku polskim, że śnieg pada. Czyli bierzemy snow i is falling. Na przykład the snow, znaczy nie mówimy the. Snow is falling heavily, jeśli pada mocno, a teraz pada dosyć mocno. Już jest chyba z 10 cm co najmniej. Tradycyjnie popatrzmy teraz na przykłady w różnych słownikach. Ok, i jesteśmy na początek w Longmanie i najpierw mamy definicję snow. Mamy też oczywiście klasycznie wymowę. Klikniemy, jestem w tym momencie na laptopie swoim, tak więc głośniki będą pewnie ciche. Snow. I amerykańska snow. Zobaczcie tutaj na wymowę, na transkrypcję. W brytyjskim macie piękny dyftong l, tak? Odwrócone e i u, czyli l, snow. Natomiast Amerykanie nie zaznaczają tak dyftongu, oni mówią przez o, czyli snow. Czyli po brytyjsku snow, po amerykańsku snow. No i tu mamy jako noun, czyli rzeczownik jest niepoliczalny. I popatrzmy na pierwszy przykład. Kliknę go. Snow was falling heavily as we entered the village. No i tu mamy to, co wam mówiłem. Taka wersja jakby polska, że śnieg padał. Snow was falling. Oczywiście można by zrobić to tym sposobem klasycznym, czyli tak jak w tym momencie pada śnieg, it is snowing, tak w czasie przeszłym ciągłym, it was snowing. Także tu macie dwie wersje. Czyli cóż to pierwsze zdanie znaczy? Snow was falling heavily as we entered the village. Czyli śnieg padał właśnie mocno. As, uwaga, znaczy jak, ale też znaczy kiedy. Chyba kiedyś robiłem o tym filmik. Czyli kiedy my powiemy wjechaliśmy do wsi. Teraz uwaga, enter to jest bardzo ważny czasownik. Jeżeli wchodzimy gdzieś, wjeżdżamy gdzieś, na przykład on wszedł do mojego pokoju, to mówimy he entered. I różnica jest taka, że my powiemy do mojego pokoju, a w języku angielskim nie dajemy do. Czyli wjechaliśmy do wsi i nie ma tutaj do. Pamiętajcie też, żeby nie mylić village i country. Odwieczny problem dla Polaków. Robiliśmy o tym filmik. Spróbuję wam go podlinkować z tyłu. Drugi przykład. Kliknijmy. I could see footprints in the snow. I could see footprints in the snow. No to mamy tutaj czas przeszły od czasownika can. Jest to czasownik modalny. Czasowniki modalne nie mają form przeszłych, ale can akurat ma. Czyli could, ja mogłem, co mogłem. I po modalu, mimo że tu jest czas przeszły, po modalu zawsze dajecie bezokolicznik. Czyli ja mogłem widzieć, a my po prostu powiemy widziałem. I co widział? Footprints, czyli ślady od stopy in the snow, czyli w śniegu. Trzeci przykład. The town was buried under 3 feet of snow. No to już jest trudniejsza, wyższa półka. Bury to znaczy pogrzebać, przysypać, zasypać. Czyli the town was buried. Tu jest jakby podkreślone tak metaforycznie, że po prostu zasypane jak w grobie. I mamy oczywiście tutaj stronę bierną. The town was buried. No dosłownie pogrzebany. Under 3 feet of snow. Pod 3 stopami śniegu, tak? Stopa jako jednostka miary, coś koło 30 cm. Nie pamiętam dokładnie ile. Snow może też być, tutaj w definicji drugiej, period of time in which snow falls, czyli okres czasu. Ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu, jak ja powiedziałem po polsku, że nie wolno mówić okres czasu, że to jest masło maślane, że samo okres. No ale zobaczcie, że dokładnie tak mówimy po angielsku. Okres czasu, w którym pada śnieg, czyli w języku polskim byłby to po prostu opad śniegu. I kliknijmy przykład. One of the heaviest snows this winter. Czyli jeden z największych, bo mówiliśmy, że śnieg może padać heavily, tak? I tutaj mamy stopniowanie have, heavier, heaviest, czyli jakby najsilniejszy, najmocniejszy. Czy jeden z najmocniejszych opadów śniegu, tak, jako okres, czyli opad śniegu. Zobaczcie, że ten rzeczownik, tu zresztą jest napisany count, był policzalny, czyli dali snows this winter, czyli tej zimy. Pójdźmy może teraz do Cambridge. Ok, otworzyłem teraz Cambridge, na początek też rzeczownik i pierwszy przykład. Outside the snow began to fall. Czyli znowu jest ta wersja jakby polska, że śnieg zaczął padać, tak? W języku angielskim macie dwa czasowniki takie popularne na zaczynać, start albo begin. Begin jest nieregularny. Begin, began, began. Także tu mamy drugą formę, czyli mamy czas past simple. Gdybyśmy użyli czasownik start, że zaczął dosłownie padać start, to on jest regularny, czyli byłoby started. Czyli na zewnątrz śnieg zaczął padać. Let's go and play in the snow. Czyli chodźmy i pobawmy się w śniegu, a my chyba powiemy na śniegu, tak? Trzeci przykład jest ciekawy, nawet go wytuścili. Jak mamy taką piękną warstwę śniegu, my chyba powiemy kołderka śniegu. Oni mówią koc śniegu. Czyli a blanket of snow lay on the ground. Czas przeszły, lay, czyli jakby położył się na gruncie. Ok, teraz może... Aha, tutaj snow możemy też użyć w porównaniach. Tu akurat mamy o jej włosach. Hehe. Was jet black and lips ruby red and her skin as white as snow. Czyli jej skóra była tak biała jak śnieg. Poszukajmy teraz jakichś przykładów na czasownik. Tu mamy jeszcze rzeczownik. The snow came down during the night. Czyli śnieg jakby przyszedł w dół podczas nocy. No my powiemy po prostu spadł podczas nocy. During the night. Uważamy na słowo podczas. W języku angielskim są dwa słowa na podczas. Albo during, albo while. Chyba robiliśmy o tym lekcję. Ok, tutaj akurat widzę jeden, no tu jest też ciekawe zdanie, znowu z wyższej półki mamy stronę bierną w present perfect. Many villages have been cut off by the heavy snow. Zobaczcie, jest heavy. To już jest trzeci przykład, gdzie jest heavy, czyli jak jest mocne opady śniegu, to oni mówią heavy, czyli dosłownie ciężki. Czyli wiele wsi zostało odciętych, tak? Skoro jest present perfect, to uwaga, jest ewidentny związek, czyli w tym momencie te wsie są odcięte, ok? To jest warunek. Skoro jest present perfect, to na 100% te wsie są teraz odcięte, czyli teraz jest tam leży kupa śniegu. Także tutaj cut jest oczywiście w trzeciej formie, odcięte. Imię słów bierny ny na ne, ty ta te. Ok, tutaj widzimy czas za przeszły ciągły, czyli jeszcze wcześniej niż coś tam. Także wcześniej musiała być o czymś mowa, bo wiadomo, że zdania w słowniku są wycięte z kontekstu. Snow had been falling steadily all day. Czyli śnieg padł tak jakby nieustannie, ciągle, bez przerw, cały dzień. Ok, i mamy czasownik. Pierwszy przykład, ten taki standardowy, o którym wspominałem na początku lekcji. It's snowing, czyli pada śnieg, a to jeszcze raz tak jak z deszczem, że deszcz, mówimy, że deszczuje, także w przypadku śniegu mówimy śnieguje w tym momencie. Przed chwilą był czasownik, przykład z begin, zaczynać, a teraz już mamy start. I w tym momencie, bo jest czas present continuous, it is starting to snow. I tutaj widzę też czas zaprzeszły. It had snowed overnight and a thick white layer covered the ground. Czyli co mamy? Znowu mamy czas zaprzeszły, że padało przez całą noc i gruba, biała warstwa. Thick to gruby, layer to warstwa. Czyli gruba, biała warstwa i cover to jest pokrywać, przykrywać. I mamy czas przeszły, przykryła grunt, a my po prostu powiemy ziemię. Ok, dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam z uroczego Czorsztyna. My i znajomi jesteśmy chyba w 5 rodzin, także być może z tyłu słyszeliście jakieś różne huki. Dzieci się bawią, za to przepraszam. My po prostu tu uwielbiamy przyjeżdżać. Ile razy tu jesteśmy w Czorsztynie, zawsze jest śnieg. I wspaniałe warunki narciarskie. Zaraz jedziemy wszyscy na narty do Białki. Dzięki, trzymajcie się.